Jedzenie daje siłę organizmowi człowieka do funkcjonowania. Jakość pożywienia, odpowiedni wybór produktów do komponowania posiłków bezpośrednio wpływają na to, czy jesteśmy zdrowi. Na różnego rodzaju choroby wynikające z niewłaściwej diety i złego sposobu odżywiania się według badań cierpi ponad 1/3 Polaków. Jedzenie m.in. tłustej żywności, mocno przetworzonej, w pośpiechu, doprowadza nie tylko do nadwagi i otyłości, ale może też powodować nadciśnienie tętnicze, miażdżyce, cukrzycę, zawały serca czy udary mózgu. Każdy kopie sobie grób widelcem, to takie przysłowie, które niestety w wielu momentach sprawdza się. W życiu kiedyś analizowaliśmy taką sytuację, okazuje się, że każdy z nas w przeciągu całego swojego życia przejada, mówiąc kolokwialnie, 2 tiry żywności. Bardzo różnej żywności. Żywności o dobrych walorach zdrowotnych, jakościowych, tak zwanych fast foodów, złej żywności, niewłaściwej żywności. A więc w momencie, kiedy dokonujemy wyboru, co jemy, decydujemy się również na to, jaki będzie komfort naszego życia, jak długo będziemy żyli, no i w jakim stanie po prostu będziemy te swoje trwanie życia przeżywali. Jak odżywiać się, żeby zachować dobre zdrowie? Prawidłowe żywienie to nie tylko dostarczanie organizmowi energii wszystkich składników pokarmowych, białka, tłuszczy, węglowodanów, witamin i składników mineralnych oraz wody, ale to również odpowiednia ilość i stosunek stosownie do wieku, aktywności fizycznej, a także regularność posiłków i ich urozmaicony układ. Należy spożywać 3-4 posiłki dziennie w odstępach co 3-4 godziny, a ostatni posiłek nie powinien być później niż 2-3 godziny przed snem. Fajna jest taka zasada 5U. Do której z czasem profesor Berger dodał swoją zasadę, czyli wszystkie zasady na literkę U, myślę, że fajne do zapamiętania, urozmaicenie, czyli jemy wszystkie produkty ze wszystkich grup produktów spożywczych, produkty zbożowe, mięso, mleko, ryby, tłuszcze oczywiście ze zwróceniem uwagi na tłuszcze roślinne, umiarkowanie, o czym nawet mówi jedno z przykazań, umiarkowanie w jedzeniu i piciu, czyli tu chodzi przede wszystkim o zachowanie też odpowiednich ilości posiłków, czyli posiłki rozkładamy na od 4 do 5, byłoby idealnie, czyli śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja. Bardzo dobrze, jeżeli to są już 3 posiłki, czyli śniadanie, obiad i kolacja. Kolejna zasada, uregulowanie przerwy między posiłkami. Powinny być, mniej więcej powinny wynosić od 3 do 4 godzin, nie powinny być dłuższe, ponieważ jeżeli są dłuższe, niestety nasz organizm zachowuje się troszeczkę prymitywnie i im dłuższa jest przerwa, tym większe prawdopodobieństwo, że sięgniemy po coś słodkiego i po coś tłustego, a tutaj niestety mamy kolejny powód do tego, że możemy przytyć i za tym też idą kolejne choroby. Unikanie nadmiaru tłuszczów, chodzi tu przede wszystkim o tłuszcze zwierzęce, czyli tłuste kawałki mięsa, unikanie soli, bo niestety my jako Polacy dużo solimy. Normy mówią o 5 gramach. Zdarza się, że są badania naukowe, które mówią o tym, że my solimy 15 gram w ciągu dnia, a sól jest wszędzie. To nie tylko ta sól, którą dodajemy do potrawy, ale także sól, która już występuje w potrawie, i unikanie cukru. Uprawianie sportu. To jest, myślę, że taka bolączka naszych czasów. WHO mówi, że codziennie osoba dorosła powinna być aktywna przez 30 minut, czyli wystarczy, że na przykład wysiądziemy 2 przystanki wcześniej i dojdziemy pieszo do domu, że się przejdziemy na spacer, w przypadku dzieciaków to już jest więcej, to 60 minut. I kolejna zasada, która myślę, że jest bardzo ważna, dbająca o nasze zdrowie psychiczne, zasada właśnie, którą dodał profesor Berger. Uśmiechnij się, bo optymistom nie tylko żyje się dłużej i łatwiej, ale przede wszystkim optymiści też w inny sposób się odżywiają. Oni też zwracają większą uwagę na to, co jedzą. W nauczeniu się zasad zdrowego żywienia pomocna jest także piramida żywienia. Jest to schemat, który mówi nam o tym, co powinno być podstawą naszych posiłków, a czego powinniśmy jeść jak najmniej. Piramida żywienia przedstawia w formie obrazowej zasady zdrowego żywienia. Poszczególne poziomy określają grupy produktów i ich zalecaną do spożycia porcję w ciągu dnia. Do zasad prawidłowego żywienia w 2009 roku został włączony codzienny ruch fizyczny, który zaczęto traktować jako podstawę piramidy. Światowa Organizacja Zdrowia w 2015 roku uznała, że dotychczasową piramidę trzeba przemodelować. Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie opracował model piramidy zgodny z zaleceniami WHO.
Najnowsza piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, bo tak się teraz nazywa, nadal zakłada, że podstawą zdrowia jest codzienna aktywność fizyczna. Musimy pamiętać, że aktywność fizyczna powinna być dostosowana do wieku, jak i możliwości naszego organizmu. Nie powinniśmy przejawiać jakiejś aktywności fizycznej bardzo, która będzie obciążała nasz organizm, bo przyniesie ona wtedy odwrotny, wręcz negatywny skutek. Powinniśmy pamiętać, że aktywność fizyczna wpływa ogólnie na rozwój naszego organizmu, na zwiększanie się masy mięśniowej, na wzrost kośćca, także kości są wtedy mocniejsze. Jeżeli mówimy o tych walorach aktywności fizycznej, musimy pamiętać, że stan naszego organizmu przejawia się także na pracę poszczególnych narządów. Wtedy praca serca, praca płuc jest na pewno bardziej prawidłowa. Największą zmianą jest to, że jedzenie warzyw i owoców stawia się teraz na pierwszym miejscu przed produktami zbożowymi. Nacisk położony jest na warzywa, które szczególnie surowe można jeść bez ograniczeń. W przypadku owoców zalecana jest już jedna porcja dziennie. Tu ważne miejsce znajduje też picie wody, co najmniej 1,5 litra dziennie, bądź soków, ale z wyciśniętych świeżych owoców i warzyw. Produkty zbożowe spadły na drugie miejsce. Ważne jest to, że zaleca się spożywać tylko pełnoziarniste, a produkty z jasnej mąki pszennej zostały przeniesione na samą górę, czyli powinniśmy ich unikać w diecie. Następnie Instytut Żywności i Żywienia zaleca codzienne spożywanie co najmniej 2 szklanek mleka, które można zastąpić kefirem lub maślanką, albo częściowo serami. Kolejny ważny punkt to ograniczenie jedzenia mięsa czerwonego na rzecz jedzenia ryb, jaj i roślin strączkowych. Podobnie jak poprzednia piramida żywienia, również najnowsza, zaleca ograniczanie jedzenia tłuszczów zwierzęcych, które należy zastępować roślinnymi, ograniczanie jedzenia słodyczy, które warto zastąpić orzechami, soli, którą można zastępować ziołami oraz unikanie używek, w tym alkoholu. Pamiętać jednak należy, że osoby z rozpoznanymi chorobami, m.in. po zawałach serca, udarach mózgu z osteoporozą czy cukrzycą typu drugiego, wymagają indywidualnych zaleceń żywieniowych. Jak rozumieć piramidę zdrowego żywienia? Warto wiedzieć, jak odczytywać piramidę zdrowego żywienia, czyli jakie produkty wybierać do komponowania naszych codziennych posiłków, które z nich lepiej wpływają na nasze zdrowie, a spożycie których powinniśmy ograniczać w diecie. Im wyższe piętro piramidy, tym mniej i rzadziej powinniśmy spożywać produktów znajdujących się na nim. Owoce i warzywa powinny być w każdym posiłku, w postaci najlepiej oczywiście surowej, ponieważ jesteśmy krajem sezonowym, powinniśmy wykorzystywać porę, jaką jest lato i jesień, na świeże warzywa, owoce. Później z kolei korzystać z kiszonek, kiszona kapusta, kiszone ogórki. Oczywiście zwracają szczególną uwagę na kwaszone, bo kwaszone niestety nie mają tych walorów co kiszone, jeżeli chodzi przede wszystkim o walory zdrowotne. Napoje, zapominamy o wodzie, powinniśmy dużo pić. Około 8 szklanek wody w ciągu dnia, najlepiej żeby to była woda niegazowana. Możemy ją oczywiście zastąpić sokami, ale wtedy to powinny być soki przez nas wyciśnięte, które wiemy, jaki mają skład i wiemy, że tam są naprawdę owoce, a nie niewielki odsetek soku, a reszta syropy fruktozo-glukozowe czy cukier. Produkty zbożowe. Dbajmy o to, żeby było pieczywo ciemne, żytnie, kasze gruboziarniste. Myślę, że taka niedoceniona przez nas, a na przykład we Francji za tą przyjemność Francuzi dużo płacą w restauracjach, kasza gryczana. Piękne bogactwo, jeżeli chodzi o magnez, witaminy, składniki mineralne, nieporównywalne. Dalej wszelkiego rodzaju, jeżeli mamy do wyboru ryż biały, ryż ciemny, spróbujmy wybrać ryż brązowy. Jeżeli chodzi o mleko, jeżeli nie mamy problemów z wagą, nie mamy nadwagi, otyłości, wybierajmy półtłuste, pełnotłuste produkty mleczne, ponieważ w nich zawsze będzie więcej rozpuszczalnych witamin. Kefiry, jogurty, maślanka, świetne źródło kwasu foliowego, w szczególności dla kobiet ciężarnych, kobiet, które planują ciążę. Jeżeli chodzi o mięso, starajmy się wybierać chude gatunki mięsa, czyli drób, królik, bogactwo, jeżeli chodzi o żelazo. Jeżeli ktoś z nas ma problem z cholesterolem, ściągajmy skórkę z drobiu, bo w tej skórce niestety najwięcej jest cholesterolu. Ryby. Ryby powinny w naszym jadłospisie pojawiać się 2-3 razy w tygodniu. No i oczywiście unikajmy tłuszczu, w szczególności już odchodzimy od smażenia na smalcu, na tych tłuszczach zwierzęcych. Najlepszy do smażenia jest oczywiście olej rzepakowy, oliwa z oliwek. Wyróżniamy także grupę produktów, których spożycie powinno być ograniczane i kontrolowane.
cukier dodawany w dużych ilościach do napojów i potraw oraz słodycze ze względu na dużą zawartość cukru powinny być ograniczone. Również produkty mocno przetworzone, typu fast food, czy zawierające dużo kwasów tłuszczowych, izomerów trans, frytki, chipsy, słone przekąski również nie powinny znajdować się w diecie. Czy zdrowe odżywianie się może przedłużać życie? Zwracanie uwagi na to, co spożywamy każdego dnia, ma ogromny wpływ na nasze zdrowie. Nie tylko na to, czy będziemy prawidłowo się rozwijać fizycznie, chodzi tu w szczególności o dzieciaki, ale czy dzieci będą osiągały, na przykład i młodzież, dobre stopnie w szkole, bo to też na to wpływa to, co zjadły na śniadanie, czy w ogóle zjadły śniadanie. Drugi ważny element, nasza psychika, nasze nastroje nawet bardzo często zależą od tego i zachowania, co spożyjemy. No i dzięki racjonalnemu żywieniu dożywamy długiej starości. Jeden z kluczowych elementów długości życia człowieka to jest to, co pijemy, czym oddychamy, no i przede wszystkim to, co jemy. A więc właściwa dieta, właściwy dobór substancji odżywczych, które powinny być inne w wieku wzrostu, inne w okresie, kiedy nasz metabolizm się zmienia, myślę, że decyduje o tym, czy decyduje o, że tak powiem, stanie i komforcie naszego życia, więc ten dobór żywności powinien na pewno być uzależniony, ale nie tylko od wieku, ale również uzależniony od tego, w jakiej strefie klimatycznej żyjemy. Powinien być uzależniony również od tego, czy nękają nas inne choroby, bo często niewłaściwa żywność sprzyja rozwojowi niektórych chorób, a także pogłębia stany chorobowe u wielu pacjentów. Specjaliści podkreślają, że stosowanie zasad zdrowego żywienia pomaga uniknąć chorób od otyłości po nowotwory. Przestrzeganie ich może pomóc zapobiec powstawaniu aż 1/3 nowotworów złośliwych. Eksperci informują też, że według badań aż 3% Polaków nie je warzyw, 62% nie je owoców, a 77% je ryby rzadziej niż raz w tygodniu. Dzięki wprowadzeniu w życie zdrowej diety Polacy mogliby żyć od 5 do 7 lat dłużej.